drugi film z serii pod tytułem Rozdajemy prezenty. Z tego, co się już zorientowałam, to nasze ukochane Deku przyciąga do siebie ludzi obdarzonych różnymi talentami. Jednym z nich jest robienie różnego rodzaju pysznych przetworów. Wszyscy wiemy, że w jedzeniu czy piciu oprócz kubków smakowych najważniejsze są oczy. I jeżeli mamy czas, to ze słoika albo butelki można zrobić prawdziwe dzieło sztuki. Ale wiadomo, czas nie jest z gumy, często go brakuje i wtedy cała na biało wbiega na scenę moja propozycja. Jagody, sok z buraków albo przepyszne winko. To wszystko może wyglądać ładniej. A do szybkiego szczęścia potrzebujemy tylko farby kredowej, serwetki i kleju. Farba kredowa na szkle sprawdza się dużo lepiej niż farba akrylowa. Po prostu lepiej siada i mniej się ślizga. Kredówka siada lepiej, ale i tak trzeba powierzchnię pomalować dwa razy, żeby była idealnie biała. Pierwszy raz to takie lepsze gruntowanie, potem suszę i środek, przynajmniej środek tej białej plamy, poprawiam na biało. Serwetek czy papierów ryżowych z owocami i warzywami mamy w naszym sklepie naprawdę dużo. Ale ta jedna niepozorna serwetka jest po prostu świetna. Znajdziemy na niej wszystkie najpopularniejsze owoce na nasze słoiki i butelki. Pędzelek i woda. Po prostu obrysowuję każdy wzór i wyrywam. Ważna sprawa. Przed chwilą na słoikach i butelkach farbą kredową malowałam białe plamy. I one muszą być przynajmniej na tyle duże, żeby bez problemu owoce nam na niej siadły. A co jeżeli słoiczek jest za malutki i wzór nam się nie mieści? No właśnie te grafiki są tak super przygotowane, że jeżeli coś się nie mieści, to zawsze bez problemu odetniemy jakiś owoc albo listek. Zobaczcie na przykład tutaj. Maliny nie za bardzo chciały się zmieścić, więc odcięłam tą dolną i przykleiłam po swojemu. Żeby biała plama nie wyglądała jak biała plama, tylko element grafiki, można ją pochlapać. Z kartki papieru zrobiłam sobie takie białe okienko i dzięki temu chlapię tylko po białym. Zawsze super dodatkowym elementem są przybieżki. Te chyba już znacie, to jest glinka super lekka, a w niej odbiłam pieczątki. Jeszcze coś na górę słoika i ostatecznie nasze pyszności prezentują się tak. Co myślicie o tej propozycji? No ja wiem, że to nie jest mistrzostwo świata, ale wiecie, gdy czasami zrobimy z butelki dzieło sztuki, to takiego dzieła sztuki potem trudno się napić, bo ono po prostu jest ozdobą. A tutaj mimo wszystko najważniejsze jest to, co jest w środku. Jeżeli fajna i wykorzystacie, to dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie, jak super tutaj wygląda ta pieczątka odbita w glince super lekkiej. Tak na oko to podniosła smak soku o level wyżej. Jak zwykle lista produktów, których używam w tym filmie, znajduje się w jego opisie. Do zobaczenia! A jeżeli zrobicie takie cudo, to koniecznie pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.